musisz tak bujać, jak jakiś rezus. Ty, ja mam taki tylko za. Co, jutro jest od nowa, to myślę, że generalnie moglibyśmy też coś jutro. No jak, ciałka. No jak? No jak, ciałka. Myślisz, że po co przyjechałam w weekend? No jak? Później dokłada normalne koła i o tych jakby zapomina. A na sztandy jest cały czas o 4 kg więcej niż ma w głowie. To jest ja też tak robię. Przykładowo powiedzmy, nie hałasuj. Powiedzmy, że dane ćwiczenie muszę robić na 80%, no to robię na 80%, to jeszcze plus 4 kg. Tak zakładasz, zawsze o nich zapominasz, nie? To jest taki mały bonus. Jak zacząłem tak robić, że jak zacząłem robić, to robiłem z 1,5 kilówkami. No, a teraz masz więcej. To takie, że cały czas będę na tym pamiętał. Zrobiłem 2 treningi, zapomniałem. Przyznaj się, że jesteś najsłabszy z tej grupy. Później mamy w sobotę, mamy jeszcze fajną opcję, bo mamy odnowę, jak co w sumie każdy wtorek, czwartek i sobotę. Mm-hmm. Widziałam, że tam też igły, nie? Robiłeś chłopakom? No tak, nie? Tak, wiesz co, bardzo dużo pracuję igłami, jednak no, chłopaki to nie są baletnice, tylko jednak jest to bardzo dużo obudowane mięśnie, więc czasami ciężko jest mi dojść w ogóle do jakiegoś mięśnia, które jest głębiej, no igły są zbawione w tym, nie? Mm-hmm. Na początku, wiesz, każdy reagował, igły, nie, no właśnie, nie. Ja bym się bała chyba. Nie bardzo. Nie ma się czego bać, tylko tak wygląda. Tak naprawdę, jak ktoś przychodzi z bólem, to co pan chce, nie? I potem już ludzie przychodzą i tylko chcą igły, nie? Jezu, ja na samą myśl to bym się... Nie, jest to bardzo przyjemne. Ja też nie pytam. Ale to co, to punktuje na zasadzie, że jak to zastępuje ten ucisk, tak jak robiłeś do tej pory, na przykład kciuk, palcem, to musiałeś tak ten, czy... powiedzmy, dojdziesz do paru centymetrów, a igła, na przykład igły są, wiesz, dziesiątki nawet, nie? 10 centymetrów, są dwunastki, czternastki, ale to już są takie końskie igły, nie? Że tak powiem. No końc zawodnicy do końskiej. Właśnie, więc czasami, wiesz, pośladki, no to wymagają dużej igły, nie? No to pomyśl sobie, że 10 centymetrów musiałabyś, nie dasz rady dojść do tej tkanki, która jest, powiedzmy, pod jakąś tkanką, nie? No. A poza tym igła działa, powiedzmy, wiesz, możemy wbić igłę i wyciągnąć ją, nie? Możemy też wbić i zostawić na 20-30 nawet do godziny, niektórzy po kilka godzin siedzą, ale to już są takie przypadki bardzo zapieczone, które wymagają dłuższej pracy. Ale no, mi się świetnie sprawdzają wśród chłopaków, naprawdę igły. Bardzo dużo też bańkami działam, czy wiesz, tejpy, no klejenie ich, no tam sztywno nie kleję, no to jest, nie potrzebują, no nie ma jakichś poważnych rzeczy. No, ale staram się, wiesz, zapobiegać, nie? Czyli wszystkie te rolowania, rozciąganie, odnowa, bo oni byli świeży. No to jest bardzo ważne, nie? Tym bardziej, że zawodnicy w klubach nie mają tego dostępu, no to gdzieś tam trzeba to później... No tak jak widzisz nawet na barku, nie? Gdzieś tam jakieś tejpy poklejone je schodzą. No. No i też narzędziowo bardzo dużo działam, nie? W sumie, więc używam dużo narzędzi. Pracuję sobie z chłopakami jak tylko mogę, nie? Manualnie dużo, nie? Teraz dzięki możliwościom, jakie teraz mamy, no mamy dużo sprzętu, nie? Mamy fajny sprzęt, który, takie mankiety, które zakładamy, też pomaga chłopakom zregenerować się lepiej. Ten nogi, nie? Tak, no nie będę robił lokowania, ale używamy sobie fajnej firmy.
Kompleksy też są te... Nie? Tak, no to już jest... Na razie nie mogę tego zdradzić, ale no. Jest plan na kompleks i jest też plan na Game Ready. Mhm. No fajna też maszynka już, nie? Także zobaczymy, jak to się sprawdzi, czy dojdzie do skutku, ale w tym roku no, myślimy nad już jakimś poważniejszym sprzętem. Fajnie, że się udało w tamtym roku załatwić te mankiety i pistolet, nie? Już lepszej jakości, tak, bo tak, jednak, tak, kurczę, tak, tak, tak. Słabsze są takie, chłopaki potrzebują dużego bodźca, nie? No. Także... Dobrze się to udało. Co my działamy cały czas? No, wiesz, nowa kadra, nowe możliwości, no nie? Nowa, znaczy takie nowa, teksty nowa internetowe. Nowa kadra, nowy ja. No wiesz, nowa stara, no, no. Jednak to są chłopaki, którzy mają po 23 lata najwięcej. To jest jeden chłopak, nie? Także tak naprawdę no, są juniorzy, którzy są w seniorach, także mamy teraz troszeczkę delikatną przepaść, ale no, myślę, że to jest kwestia czasu, nie? Gdzie chłopaki robią taką robotę, że... Naprawdę szacun dla nich, że to co robią i że trwają w tym, bo niektórzy trenują już po kilkanaście lat, także ja się tylko przyglądam. Cel jest blisko. No, uczą mnie tego, co oni robią, także warto spróbować rwania i podrzutu, bo kurczę, no, przewalić. Ja byłam na odcinku, na treningu raz i ci powiem, że długa droga. No właśnie. Nie mogłam tego, wiesz, podrzut połączyć. To jest tylko góra lodowa, szczyt góry, nie? A to co oni tu robią, czyli powiedzmy dziennie niektórzy przewalają po 17 ton, nie? No to 17 ton przerzucić w ciągu dnia, no to jest już jakiś wynik, nie? Także no szacun, szacun, pełen szacun i oby ja dbam o to, żeby nikomu się nic nie stało, nie? Żebyś nie miał dużo roboty. Paradoksalnie jak z żołnierzami, paradoksalnie, nie? Tak, nie? No. Im mniej ja mam do roboty, tym jest lepiej, nie? Także... No. Mówi to fizjoterapeuta kadry narodowej podnoszenia ciężarów. Ale co, puszczają czy co? Nie. Dzisiaj na przykład teraz za mocno sobie do wyborów zrobiłem. Ale generalnie, znaczy generalnie trak trochę puszczają, ale dzisiaj akurat nie, dzisiaj właśnie za mocno. Dzisiaj lekko poluje. Jak się dzieje? Lubię coś mordę. Jesteśmy ready. Czekacie, jeszcze bez buzy, no buza musi być. Jakiegoś Rockiego pan włączy. Ty. Jak najdalej z tobą, jak najdalej z tobą. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
my spinamy plecy. Nic więcej, po prostu. Jak tam panowie? Zajebiście. Elegancko, bardzo. Parkerowo idziemy na bosych stopach do Hawiry. Panie fizjo, co tu się dzieje? Wiesz co, no używamy dzięki takim małym gwoździom, że tak powiem. Chcę wpłynąć troszeczkę na jego powięź, troszeczkę go rozluźnić. Wiesz, zneutralizować takie punkty bólowe, takie, że tak powiem, małe piździki. No i działamy na tak zwanych SSO, czyli takie skórne strefy odczynowe, jakieś większe napięcia na tkance. Wiesz, no czasami jest niedoczulica, przeczulica, czyli my chcemy to troszeczkę, wiesz, rozbić, zniwelować, doczulić lub odczulić, że tak powiem. Może trochę źle, bo to alergia, ale, no, ale troszeczkę to rozluźnić. Jęczak musisz. Pokaż, że też masz uczucia. Tu? No. Dobra. No i czasami po prostu pojawiają się takie bóle, w których musimy przytrzymać po prostu nasze noże. Oczywiście tępe noże, żeby nie było. Co? No i jak przejdzie, pytamy jak tam. Jeszcze jest. No to czekamy, nie? Aż po prostu zneutralizujemy ból, nie? I przejdzie, jedziemy dalej. Macie na ostrzu noża, słuchaj. No, ostrzu noża. No i kończymy.